Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam w kolejnym odcinku przygód z Minecrafta na modach. W dzisiejszym odcinku będziemy wreszcie mogli wejść do czarnej wieży, czyli Dark Tower, w której znajduje się ponoć gigantyczny ghost, który jest bossem tej wieży. Lecimy. A! Jeszcze jedno! Subskrybujcie kanał, być na bieżąco, zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcecie więcej takich filmów oraz piszcie komentarze, cóż mógłbym tu ulepszyć w tej grze? Ale łapka nie zapomnijcie, bo jak będzie ich 20 tysięcy, to od razu robię kolejny odcinek. No, lecimy. Okej, tędy się wydostałem z tych podziemnych fantomów. No i raz jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, dlaczego dzisiaj nie gram na między innymi shaderach. Otóż to dlatego. No możemy grać tak, nie? Nie ma problemu, ale to będzie dramat po prostu. Poza tym tam jest teleport, tam jest jakiś powrót, tam w tym kierunku musimy iść, tam. Tam znajduje się nasz Dark Tower. No i wybaczcie, ale w dzisiejszym odcinku te shadery nie mają sensu, więc tutaj wszystko jest w ciemności. W końcu stąd ta nazwa. Dark Tower, Dark Forest, czyli ciemny las, ciemna wieża, no. Dobrze, idziemy do ciemnej czy czarnej w końcu? Do tej ciemnej wieży idziemy. Ouu, i już się rozpoczęły tutaj te cwaniaki z poprzedniego odcinka. Mam też dosyć dużo rzeczy w ekwipunku, więc nie wiem na ile... Co to jest?! Gdzie ten Guvienow? Ej! Ej! Co to jest za jakiś duch wilków? Wilk to był. Ale cwaniak. Jak teraz do tej wieży nie wejdziemy, chyba już tu jesteśmy pod nią gdzieś. No, tu już się coś przerzedza. Co to? Jezu, jaki Minecraft bez shaderów jest brzydki. To jest dramat jakiś. Tam jest wieża, już widzę na minimapie. Ej, minimapa to jest najpiękniejsze, co mnie mogło spotkać, naprawdę. Jest i ona, wieża. Witam cię pięknie, o ty, widzę cię. Ciekawe, czy to jest ten boss. Nie, to jest normalny chyba. Oj, tam są te drzwi. Jeśli ja teraz tych drzwi nie będę w stanie przejść, to ja nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. Jeśli to nie o te drzwi chodziło, to ja się poddaję. A ja mogę wyjść? Okej, okay, już się wystrałem się, już, że nie będę mógł wyjść. Dark Tower. Będziemy wiedzieć, że to jest wejście, między innymi, więc to sobie pozostawmy. Teraz naszym zadaniem jest eksplorować tą gigantyczną wieżę. Jest ona ponoć mega skomplikowana. Jest tu ponoć mega dużo potworów i różnych pułapek, różnych mechanizmów i wszelakich innych dupereli, które mogą sprawić, że Rezigiero... Ooo! Cześć! Ja to biorę. Mi się to przyda do chałupy. Kurde, po co ja mam kraftować rzeczy, jak ja tu wszystko znajduję? O, i to drzewo już też znalazłem wcześniej. Mam sadzonkę tego kolorowego drzewa. To drzewo jest przepiękne, spójrzcie. O, fuck, zaczyna się. Sadzonki! Sadzonki! Gdzie są... Co to? Gdzie są sadzonki? Nie ma sadzonek. O, i tu jest ta sadzonka. Rainbow Oak Sapling, czyli właśnie te rainbowowe drzewo. Zobaczmy, co kryje się na górze, ale pierw sobie zjedzmy, bo to się może źle skończyć. Jak tu jest... A to mnie rani, czy nie? To są jakieś lasery? Nie, to nie są lasery. No tak. Dzień dobry, cześć, czołem. Klusek z rosołem. Ej, drogę zrobił. Aha, okej. Okay. Tam jeszcze jest drabina. Nie wiem, co to w ogóle teraz, na czym to polega jeszcze, ale wydaje mi się, że tutaj musimy dostać się gdzieś do góry. Po co mi tam w tamtą stronę droga? Czemu to w dół idzie? A czy nie mogę sobie po prostu klocki podrzucić pod dupę? Ja pierdykam! Niszczy mi klocki od razu! Jo! A kobla? Jakie cheatery! Czy ja to muszę rozwiązać? Ej! Tak się nie bawimy! A tam są jeszcze jakieś klikersy, patrzcie. A to żeby jasno było. Nie, bez sensu. A co mi to daje? Teraz w dół się poszedł robić. Ja pierdykam, nie no, już mam przesrane, nie? Ja już nie rozumiem nic z tego. Hopie, nic z tego nie rozumiem. Ty już też tylko w dół idzie, ty. Pozdro.
Pa. Ej, ale może to nie teraz, może nie na teraz to muszę zrobić. No i tworzą mi się teraz w dół. Na jaki bezsens. Nie widzę tu innego sposobu. No mamy tam tą dźwignię, to idzie w dół. Mamy tą dźwignię, to też idzie w dół. Mamy tu dźwignię, do której nie jesteśmy w stanie dojść. Dupsko blade. Może jeszcze chodzi o jakąś synchronizację czasową z tymi duperelami. O. Nie wiem, na czym teraz to polegało i dlaczego akurat on poszedł teraz pionowo w bok. Znów idzie w dół. Znów idzie w dół. Od czego to jest zależne? Okej. Czy to jest na zasadzie prób i błędów chyba? Tak mi się wydaje. On poszedł w dół, no never mind. Czy tu jest jeszcze jakaś kolejna dźwignia? Jest, dobra. Czyli na zasadzie prób i błędów chyba musimy robić. Teraz znów idzie w dół. No, jesteśmy coraz wyżej. Ja nie wiem, czy mój kursor nie wyznacza kierunku, w którym... Tak zaczyna mi się wydawać, nie wiem. Czy to jest kwestia kursora, czy co? Teraz gdzie musimy iść? Do góry. Tu mnie to nie ratuje. Ja pierdykam, bym mnie popchnął, bym spadł. Teraz musimy iść tam. Ej, chyba kursor to kieruje. W prawo. Tak, kursor. Tak, kursor to kieruje. Dobra, easy, ale to jest proste. A wydawało się na początku takie trudne, nie? To wszystko to jest kursor. Teraz musimy dostać się tam, czyli włączamy i przed siebie. I w bok. A, nie da się. No dobra. Raz jeszcze i bam, zielone. Tam, 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 w drugą stronę. Idzie to! Dobra, zarąbiście, działa, ej. Czyli dobrze, czyli to jest ważny element w tym momencie. Dzwonio. Jezus, jako szczęśliwa osoba. Ja pierdykam, tak się klucha cieszy, gdy mamy gości. No i mamy gościa, patrz go, idzie gość. Pyszny Karmel. Idzie gość, pyszny Karmel. Mareczek przyjechał. Marek wita, wita wszystkich. Marek wita, wita wszystkich. Także Mareczku, to jest Dark Tower, mordeczko moja kochana. I w tym Dark Tower się możemy robić różne ciekawe rzeczy. Między innymi znaleźć takiego dupnego potwora. Dobrze, jesteśmy na samej górze. Przeszliśmy cały ten tutaj ciąg tych dziwnych kuźwa. Tutaj tych całych takich śmiesznych elementów. No i pędzimy dalej. W ogóle to jest Marek, to jest tak, patrz, to jest jakiś labirynt. Nie wiem, czy ja to mogę niszczyć? Nie mogę niszczyć. Tak ja tam przejść, jak nie tak. Aha, czy tak mam to przechodzić? Serio? Wydaje mi się, coś robi źle, ale nie wiem co. Ja tak miałem przechodzić, czy nie miałem, to ja nie wiem już. Ale przechodzić się daje. Ale to coś tak czuję, że coś robi źle. Ale przelazłem. Idziemy dalej. I Mareczku, moim zdaniem, jest znaleźć tutaj gigantycznego ghosta. Nie jest to ghost? Ghost? Nie wiem co to jest. To jest taki duży potwór. Ale żeby go znaleźć, to nie jest taki easy peasy lemon squeezy. Taki duszek czy nie? Taki duszek, no. Ja pierdykam! O nie, o nie, o nie, o nie! Ale pozabijane. Co się dzieje? Co on na... On nas... Co? Marek! Ała, ała, ała. Ja pierdykam, ile ich było. Lecz się szybko. Nie, idzie kolejny. Dobra, zabity. A co to jest za w ogóle mechanizm? Po co to? Lol. Niezłe. Niezłe. To jest wpychacz, wiesz? Tak się właśnie nazywa. Ja nie wiedziałam iść, Marek, są trzy drzwi, w które iść. Lewe, prosto czy w prawo? Góra. Góra, dobra, zajebiście. Wyszliśmy, ej. I tu tego bossa musimy gdzieś, patrz jaki tam jest czulik. O kurde, a to są te drzewce. End, no, drzewce. Ty to miałeś chyba w pierwszym odcinku, nie? Tak, ale... Oglądałem, czy naszym... To jest tego netheru, nie? To jest ghost tylko. Ale to jest zwykły ghost, to nie jest boss. Musimy skręcić w tą wieżę, w tą wieżę. Tu trzeba pójść. No nie, już słyszę tu jakieś... Lol. To była pułapka to była. Wybaczcie dźwięki Markowi, ale Marek wpinkalał lody. A były przepyszne, naprawdę. Nie. Oh boy.
boj. Tower key mam, stary. Mam tower key, to jest chyba potrzebne czegoś. O nie, tu już jest też full. No wydaje mi się, że analogicznie musimy iść coraz wyżej. To jest zwykły gość. Czy musimy iść dalej tam się kier... O nie. To przejście... Marek, ja tu gram w straszną grę! Oż ty gnoju, a się zesrałem. Jak mi serce bije. Marek, jak tam wejść? Jak wejść do tej wieży? Tam jakoś. Jezu, to w piździe z niżej. A nie mogę spaść na dół, bo nie da się niszczyć bloków tej wieży. A masz wodę? Bo wiem, trzeba, że ci zejść... nie? Mądre, ale nie mam. Co nie zmienia faktu, że i tak bym się tam nie dostał, bo nie da się tej wieży zniszczyć z zewnątrz. Aha. Ją trzeba przechodzić od środka. Super. Jeszcze niżej muszę zejść. Cały czas w kierunku Elki trzeba iść. Czyli w tamtą stronę muszę się przesuwać. Czyli schodzimy z powrotem całą tą górę. Wypadł. A spawnera nie można rozwalić, tak? Można rozwalić, ale... Lasa. No, już. Można rozwalić, że nie wpadnę na to. Może w ten sposób. I w tamtą stronę się trzeba kierować. O, jest przejście. I są bloki, które są... O nie, jeszcze trzy potrzebuję towerki? Serio? Jeszcze trzy takie potrzebujemy. Oh boy. Boy. No, to idziemy w drugą stronę teraz. OOO! Oh, rozwali to, czy... Właśnie, ej, zobaczmy, czy rozwali to. O! Rozwalił. Lol. Ale nie wszystko chyba. Rozwalił, ale dziwnie, patrz, co się stało. Tu mogę stawiać, a tam nie? Ciekawe. No dalej, idziemy w kierunku tego creepera, który tutaj był. Idziemy. Na górze będzie tower key. Co tutaj za gówno? Nie, niestety nie mam Infinity. Au! Ale prościutko w tą szczękę, w tą szczelinę się zmieścił. Au, nie mam wody. Au, ile się jeszcze palił, halo? Na dole masz wodę, nie? No gdzieś tam jest rzeczywiście. A jak wyjdę, to nie wiem, czy wejdę potem, bo te bloki się nie da niszczyć. Ale on to wszystko zniszczy, to ja mam wejść tutaj. A, tędy. Tam też się da. Tower key trzeba znaleźć. O nie, to nie tutaj. Tam też pewnie nie. O, może tam jednak też. Zacznę się to. Okej, chyba tutaj, tylko tamte muszę wyeliminować. Tak, to było z Netheru, no bo to jest takie jakieś powiązanie. Kiedyś się to dawało zawsze, żeby zrobić ten. Co? Jak masz w domku? Kominek. Kominek. Kominku, nie? Co się robiło? No, że Nethera się kładło i potem można było sobie zrobić, to prawda. No. Czegoś się muszę pozbyć. Co jest gównem? Gównem jest zatrucie. No te mikstury, tych mikstur nie potrzebuję, bo te mikstury teraz mogę potem skraftować. Mikstura szybkości, no to mogę sobie wypić, nie? Go. To lepiej potrafisz zrobić. Mogę jeszcze inny dźwięk zrobić, ale... Nie, Mareczku, pochwal się śmiało. Ludzie chcą się dowiedzieć, jakie dźwięki jeszcze potrafisz. Nie, słuchaj, wiesz, pewnego czasu tam dubbingowałem różne filmy. A teraz pokaż ten dźwięk, to wszyscy szczają. To Mareczek ma umiejętności. Zabijemy go. Już, po ptokach. No, czyli to nie jest to przejście, tu nie ma tower key. Tu byliśmy, tam nie byliśmy. Teraz czas na... Parkour, la parkour! O, jest tower key! Jakiś mieczek fajny. God damn it, mam tych mieczy już 3. To wyrąbany. No dobrze, czyli mamy w tym momencie rozwaloną wieżę. Pewnie przez tego bossa ghostów. Idziemy do góry, zobaczmy, co tu się znajduje, bo naszym celem jest... Oh boy! Co on tu robi? Au! Dobra, leży. Zesrałem się. Jezus, to jest kolejny! Au. Idziemy stąd. O nie, trzy strony. Okej, to od wyjścia idziemy pierwsze w lewą. Od lewego do prawego. Oh boy. Co to jest za gówno? Już na mnie patrzy. Au! Spadł! Au! Jaki on? On mnie niesie! On mnie niesie! Ja pierdykam! Co to kuźwa było? On mnie niósł w ogóle, złapał mnie skurczybyk. Jego trzeba na odległość w takim razie robić. O, tu będzie tower key. O nie, nie ma. Jest klucz! Ty, to jest Edzio. Marek nie zna Edzia. To jest Edzio i jego siostra. Kto to? Taka moja koza ze starych czasów. Okej, okay, Marek, o nie. Ej Marek, ale brakuje mi klucza jednego. Chyba musimy go znaleźć. Moi drodzy, czwarty klucz. I wchodzimy do głównej wieży, która prowadzi już do naszego wielkiego beboka, którym jest Ghost Tatuś. Aż ty.
No dobrze, tu mamy kolejne chaptery do przejścia. Pamiętajmy oczywiście o tym, i wy też pamiętajcie o tym, jeśli macie też tę samą modyfikację jak Twilight Forest, że jak będziemy uaktywniali te niewidzialne mosty, to musicie patrzeć się w miejsce, w którym one się respią, nie? Czyli pamiętajcie o tym, że jak chcecie wejść, a to jest długa wieża. I w prosto, i w lewo. I pięknie się zrobiło. Tak samo teraz na górze. Teraz musimy wejść tam, w kierunku glowstone'u. Czyli odpalamy prosto. I w lewo. I prosto. Pięknie, połączył się. Yo. A gdzie teraz? O nie, tam miałem wejść. Jest, zdążyłem. Teraz trzeba wejść tam. Wow. Zlagowało trochę. Dobra. To jest w ogóle mega mylące. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to się można pogubić w tym. Teraz na wprost. Bam. Prosto i w lewo. Jej! O nie, źle zrobiłem. W górę można też? W górę też można i trzeba będzie zrobić tam chyba. Mm-hmm. Albo na wprost może damy radę. Nie wiem, czy tak daleko sięgnie. Jak nie sięgnie, to jestem w dupie. Sięgnie, dobra, sięgnął. Jej! O nie, słyszę już bossa. Słyszę już bossa jak dyszy. Słyszę bossa jak dyszy, to chyba jest boss. Chyba. A nie, to Blaze'a słyszę. Łomyk. Myślałem, że to boss jest. Elo mordo. Oj, 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 jeszcze jakiś tam żyje. Po lewej stronie chyba jest, tak. Au. Ej, ale ghosta też słyszę. Jeszcze jeden? Czy to jest spawner? Nie, nie ma spawner. Jest spawner. Dobra, nie no, słuchaj, już. Tu już widać końcówkę tego skubańca. Jak tam do niego wejść? Oh boy. Gdzie go było widać? Nie po tej stronie. Gdzie jest boss? Tam jeszcze jest ta duża wieża. Jak ona jest taka wielka jeszcze? Nie, to jest przygoda życia, no naprawdę. My tego dzisiaj nie damy rady zrobić co. Nie no, gdzie? O, ja pierdykam. Jak spojrzały. Dobra, moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Ciąg dalszy czarnej wieży, ciemnej wieży. W kolejnym już odcinku. Mam nadzieję również zabicie bossa, którym jest gigantyczny ghost. Ur ghost chyba się nazywa, z tego co dobrze pamiętam. Wow. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć.